Rozdział piąty. Kilka minut po siódmej do tymczasowej kwatery kapitana Tomasza Rajskiego wszedł przystojny mężczyzna ubrany w granatową kurtkę ze skórzanym kołnierzem. Zdjął z głowy kapelusz, rozpiął guziki kurtki, otarł twarz chustką do nosa i stał niezdecydowany pośrodku saloniku. Stopniejących na obuwie resztek śniegu w mgnieniu oka powstała niewielka kałuża. Kapitan Rajski spał ułożony na wznak lekko pochrapując. Przybyły zbliżył się do niego i twarz mu się rozjaśniła. Potrząsnął ramieniem śpiącego. Halo, kapitanie. Co? Jak? Dlaczego cygaro? Mamrotał Rajski. Ponieważ taką okazję trzeba uczcić, kapitanie, zawołał przystojny brunet. Kapitan Rajski otworzył oczy i jak wańka wstańka usiadł na kanapie. Czy to możliwe? Obydwie dłonie wyciągnął do powitania. Obywatelu kapitanie, melduje się podporucznik Zdzisław Dąbrowski, przydzielony do posług. Tylko nie do posług. Tylko nie do posług, uścisnęli się serdecznie. Siadaj, stary, mów, skąd się wziąłeś, co słychać, w ogóle opowiadaj, a ja tymczasem doprowadzę się do porządku. Znali się od dobrych paru lat. Dąbrowski był wówczas jeszcze sierżantem, a rajski porucznikiem. Współpracowali przy ujęciu groźnego bandytę szatana, likwidacji głośnej szajki fałszerzy obrazów oraz przy kilku drobniejszych sprawach. Sierżant Dąbrowski ukończył szkołę oficerską i jako prymus miał możliwość swobodnego wyboru miejsca pracy. Wybrał szczecin. Tego dnia, gdy o szóstej rano dowiedział się, że zostaje przydzielony do pomocy kapitanowi Tomaszowi rajskiemu z komendy głównej, uradował się szczerze. Czy Sylwestrzak powiedział ci, jakiego rodzaju pasztet na nas czeka? Zapytał rajski. Powiedział mi tylko tyle, że na statku był trup i że zanosi się na coś ciekawego. Zanosi się. Rajski wargi. Co mówisz? Mówię, że się zanosi rzeczywiście. Poczekaj chwilę, zaraz kończę. Nie mam nawet żyletki ani maszynki, żeby brodę oczyścić z chwastów. Co u ciebie? Normalka. Ostatnio nic ciekawego. Handel dawizami, dwa powieszenia, takie tam historie. Ożeniłeś się? Kilka razy miałem już zamiar. Uciekały? Nie, to ja od nich uciekałem. Trafiałem na dziwne kobiety. Bez przerwy chciały mieć chłopa w domu. Tomasz, usłuchaj, co ci się śniło, gdy cię budziłem. Wspomniałeś o cygarze. Mówiłem o cygarze przez sen. Kiepsko ze mną. Ale cierpliwości. Oko ci zbieleje, gdy zobaczysz to cygaro. Zabrzęczał telefon. Czyjś głos zapytał: Czy śniadanie mam podać do kabiny, czy zejdzie pan do mesy? Dąbrowski powiedział chwileczkę i przysłonił mikrofon telefonu dłonią. Trafiliśmy na pierwszorzędną sprawę. Tomaszu, rzeki z uśmiechem do Rajskiego: Pytają, czy raczymy pofatygować się na śniadanie do mesy? Czy mają podać tutaj? Jeśli już są tacy uprzejmi, przekąsimy coś, he? Niech dają tutaj. Tylko zaznacz, że idzie od śniadania. Halo. Kapitan Rajski prosi o dwa śniadania do kabiny. Dlaczego dwa? Po prostu ma tu gościa z komendy i pragnie go nakarmić. Kapitan Rajski ściągnął pościel z kanapy, przerzucił ją na koje. Zasiadł w fotelu naprzeciw podporucznika Dąbrowskiego i powiedział Nic się nie zmieniasz. Cieszę się, że znów będziemy razem pracować. Zdaje się, że sprawa będzie trudna. Słuchaj uważnie. Znasz sylwestrzaka dobrze? To mój przełożony. Zasłużyliście na baty. Wy wszyscy na czere z sylwestrzakiem. Słyszałem coś. Aha, słyszałeś, więc jak to oceniasz? Rozkaz jest rozkazem. Wy w komendzie głównej jesteście wyżej i macie tę nad nami przewagę. Nie kończ, bo znów zaczniemy się sprzeczać jak dawniej. Rozkazy zawsze trzeba interpretować na korzyść dobra ogólnego. A o jakie tu dobro idzie? O dobro śledztwa, którego celem jest wykrycie przyczyny nagłej śmierci marynarza. Tylko to się liczyło i liczy. Więc dlaczego natychmiast po otrzymaniu wiadomości ze statku nie zaczęliście działać? Pewnie, złośliwie zabrzmiało to słówko: najlepiej wystawić warte i czekać z założonymi rękami na jednego pana cudotwórcę, który przyjedzie w kilka godzin po zdarzeniu, splunie kilka razy przez ramię i wyczaruje to, czego już nigdy nie uda się odtworzyć. Jesteś niesprawiedliwy, Tomaszu. A mówiąc o odtwarzaniu, co masz konkretnie na myśli? Słowa, mój drogi, słowa. Dziś wszyscy ludzie, którzy się na tym statku znajdują, będą mówili inaczej niż wczoraj. Wczoraj wieczorem mówiliby inaczej niż zaraz po wypadku. Rozumiesz teraz. A jeśli sprawca, bo musimy założyć, że w tej sprawie będziemy mieli do czynienia ze sprawcą lub sprawcami. Więc jeśli sprawca zdążył wszystko poprzekładać, stworzyć nowe pozory, nie mówiąc już o trudnościach z ustaleniem w tych warunkach alibi, to grozi nam wdepnięcie w bagienko, z którego i dziesięć wołów nie zdoła nas wyciągnąć. Proszę wyjść, zagrzmiał w stronę drzwi. Wszedł steward Nowicki z ogromną tacą. Proszę postawić to na stole. O tam, wskazał ręką. Dziękuję. Jedzmy, powiedział, gdy za stewardem zamknęły się drzwi. Możemy jeść i rozmawiać, szkoda czasu. Nikogo wczoraj nie przesłuchiwałeś, zapytał Dąbrowski. Uciąłem sobie małą pogawędkę z kapitanem Malinowskim. Dowódca jest przejęty w specyficzny sposób. Wbił się w galowy uniform, pociąga koniak, wygląda trochę jak żałobnik. Chyba go nawet rozumiem. Nikogo nie podejrzewa o nic. O tym marynarzu sawickim wydał najlepszą opinię. Słowem, plewy. Do prawdziwej kawy dolewają tu mleka, też pomysły. Skrzywił się z niesmakiem. Kiedy będą wyniki sekcji i analiz? Zapytał Dąbrowski. Już tu powinny być. Która godzina? Za dwadzieścia ósma. Poczekamy jeszcze trochę. Szynka całkiem co nałożył sobie nową porcję na talerz. No więc, słuchaj, spotkały mnie wczoraj trzyże, tak powiem, niespodzianki. Wołałbym, abyś zaczął od początku. Dobrze. Początek był taki. Starszy marynarz Jan Sawicki około pół do trzeciej opuszcza statek i udaje się do miasta. Saturn miał wyjść z portu o trzeciej. Marynarz Lutowski pełniący wachtę przy trapie utrzymuje, że Sawickiego zwolnił pierwszy oficer, Kowalski. Tak miał mu oświadczyć Sawicki. Kowalski zaklina się, że Sawickiego nie widział od przedwczoraj, ergo nie mógł mu udzielić przepustki. Na statek wraca z dyrekcji linii kapitan. Aha, na pokładzie w tym czasie nie było również pierwszego oficera. Drugi oficer, Wrębski, wysłał po niego i po Sawickiego taksówkę. Taksówką przyjeżdża Kowalski, ale bez Sawickiego. Statek czeka, kapitan denerwuje się i Kowalski i Wrębski zaczynają szukać Sawickiego. Na statku wtrącił pytanie Dąbrowski. A gdzie? Mieli biegać po całym Szczecinie i wołać. Wróć, bo cię kapitan obedrze ze skóry. Chciałem tylko wiedzieć, czy go szukali po całym statku, czy od razu w jego kabinie. Według dotychczasowych, zgodnych relacji, oficerowie udali się prosto do kabiny Sawickiego. Czy to jest dziwne? Nie, to jest normalne. Zastanów się, gdzie powinni rozpocząć poszukiwania w kominie, czy w miejscu zamieszkania. Co było dalej? Natychmiast zawiadomiono kapitana statku, ten zadzwonił do was, wy do nas, resztę znasz. Niezupełnie, nie wiem, co działo się na statku później. Obejrzeliśmy tego Sawickiego, to znaczy, obejrzał go również lekarz. Zauważył sińce na jego szyi, z położenia zwłok wywnioskował, że zgon mógł nastąpić w konwulsjach. Technicy zrobili swoje, lekarz zabrał się do sekcji i to wszystko. Czekamy na wyniki. A twoje niespodzianki? Powiem ci o nich krótko. Pierwsza. To nienaturalny zapach ubrania Sawickiego i kanapy, na której leżał. Obwąchałem ją dokładnie, ale ten zapach z niczym znanym nie chciał mi się skojarzyć. Druga. To właśnie cygaro, o którym, jak twierdzisz, ględziłem coś przez sen, podniósł się z fotela i włożył rękę do kieszeni marynarki przewieszonej przez oparcie krzesła. Obejrzyj to sobie, ale ostrożnie. Cholera wie, co jest w środku. Wreszcie trzecia niespodzianka, spójrz, znalazłem to na podłodze za drzwiami, gdy wróciłem nad ranem z oględzin kabiny Sawickiego, wręczył mu białą kopertę. Dąbrowski odczytał na głos, radzę gadać z cieślą o Fokus Pokus Hamburg. Interesująca wskazówka, powiedział. Co znaczy Fokus Pokus? Zaraz. Zaraz. Światło. Fizyka światła, jakby doznał olśnienia. Światła, powiadasz? Rajski zaczął wiercić się w fotelu. To znaczy? O ile pamiętam, fokus oznacza ognisko, punkt, w którym zbiegają się promienie odbite przez zwierciadło kuliste lub załamane w soczewce. Zdzisiu, jesteś genialny. Masz u mnie piątkę z fizyki. A co powiesz o tym cygarze? Dąbrowski obracał cygaro w palcach, odczytywał znaki na opasce, ale nie widać było, aby go ono wprawiło w zaciekawienie. Cygaro jak cygaro, podał je ostrożnie Rajskiemu. Gdzie je odkryłeś? Wyobraź sobie, w walizce Sawickiego. Leżało sobie samotnie wśród butelek ze spirytusem, kilkusetek papierosów, Tytoniu fajkowego i dwudziestu pudełek kremu Nivea wygląda to na handelek skonstatował Dąbrowski. Krem rozumiem, wódkę rozumiem, ale to jedno jedyne cygaro? Popatrzył uważnie Rajski pochylił się nieco w stronę Dąbrowskiego i kierując koniec cygara w oczy podporucznika, przekręcił plastykową opaskę Fizyka światła co? Jak pragnę zdrowia Dowcipne urządzenie. Świeci obydwoma końcami. Kapitan Rajski odwrócił cygaro. Nagrzewa się, zapytał Dąbrowski. Chyba nie. Bądź ostrożny i zgaś to paskudstwo. Fokus pokus, powiedział Rajski. Czy ten twój fokus może mieć jakiś związek z tym cygarem? Radzę ci przekazać je do laboratorium. Niech sobie połamią głowy. Ale Hamburg. Czy oni mieli zawijać do Hamburga? Tak. Czyżby aż tam prowadziło nas to nikłe światełko? W zakładzie medycyny sądowej i laboratorium Komendy Wojewódzkiej uwinięto się z zadaniem nadpodziw sprawnie. Punktualnie o dziewiątej obydwie ekspertyzy dostarczono Rajskiemu. Protokoły były obszerne i szczegółowe. Protokół z laboratorium analiz składał się z szeregu załączników, które zawierały opis charakterystycznych cech przedmiotów zabranych z kabiny Sawickiego. Do protokołu dołączono komplet zdjęć. Widoczne były na nich wszystkie sprzęty kabiny Sawickiego oraz on sam ułożony w pozycji, w jakiej go zastali oficerowie Saturna. Najpierw przestudiowali uważnie protokół sekcji zwłok, z którego niezbicie wynikało, iż Denat poniósł śmierć wskutek urduszenia. Jeśli zestawić sobie ten wniosek z danymi anatomicznymi Denata, powiedział Dąbrowski, wówczas ten, kto go udusił, jest chyba olbrzymem. Kapitan Rajski skwitował te słowa milczeniem. Protokół stwierdzał dalej, że we krwi i żołądku zabitego odkryto ślady alkoholu w ilości pozwalającej wnioskować, iż w chwili zabójstwa organizm Sawickiego zawierał półtora do dwóch promile tej substancji. W płucach Denata znaleziono nikle ślady nieznanej trucizny. Ci z zakładu zawsze odkrywają coś nieznanego, odezwał się Dąbrowski. Nigdy jeszcze nie widziałem orzeczenia w takim stanie, aby go nie trzeba było uzupełniać. Rajski i tym razem nie odezwał się ani słowem podał Dąbrowskiemu kolejny arkusz protokołu sekcji zwłok i zaczął czytać wyniki analiz O zawołał Tu jest dopiero coś Posłuchaj Marynarka denata oraz koszula noszą ślady wonnej substancji Trwa praca nad jej zidentyfikowaniem Na butelce, kieliszkach i syfonie z wodą sodową nie wykryto żadnych śladów Analiza resztek płynów w kieliszkach wykazała i sztrunek w nich zawarty nie był konsumowany Bujda Rajski doł wargi Butelka była opróżniona do połowy Pamiętam przecież Mogła być opróżniona przed miesiącem Zasugerował Dąbrowski Mogła Ale Sawicki pił właśnie tego dnia We krwi stwierdzono obecność alkoholu Dla mnie jest to zupełnie proste rzekł Dąbrowski Wyżłopali połowę butelki Olbrzym rzucił się na Sawickiego udusił go umył dokładnie kieliszki usunął wszelkie ślady nalał do kieliszków po odrobinie łyski, opłukał rączęta i wyszedł Proste Proste Najwyższy jest na statku kapitan powiedział Rajski Rangą Także wzrostem Poza nim, drugim oficerem i Sawickim dryblasów tu nie widziałem. Daj spokój kapitanowi. Nie wierzysz chyba? Nie wierzę. Powiedziałem to tak sobie, ślina przyniosła. A co z tą wonną, nieznaną substancją? Czy to nie jest przypadkiem jakiś kluczyk? Myślę, że to jest kluczyk. Zgodził się Rajski. Musimy tylko wiedzieć... Jakiego on jest rodzaju. Wiesz, gdzieś, kiedyś miałem do czynienia z tym zapachem. Pamiętam go, lecz nie potrafię z niczym skojarzyć. Poza tym wszystko wydaje mi się zbyt proste. Bo, posłuchaj, olbrzyma możemy wyeliminować natychmiast. W grę wchodzi trucizna. A więc mogło być tak, facet z znienacka marynarza pod truwa oszałamia. Czy ja wiem, pozbawia go możliwości obrony, a wówczas dopiero rzuca się na niego dusi. Czy cię to nie przekonuje? Jak najbardziej. Teoria jest niczego sobie. Pozostaje jeszcze tylko odpowiedzieć na pytanie, kto był na tym statku taki sprytny i dlaczego to zrobił? No właśnie pozostaje nam tylko to drobne pytanie, Rajski sięgnął do telefonu. Kapitan Sylwestrzak. Rajski, czołem. Dziękuję za papierki. Interesujące, chociaż niekompletne. Co takiego? Już w drodze? O, to mi się zaczyna podobać, nakrył dłonią mikrofon i powiedział w stronę Dąbrowskiego. Rozwiązali truciznę. Goniec leci tu do nas. Owszem, mam dla Was jeszcze trochę zajęcia, mówił dalej do telefonu. Ten Wasz goniec dostarczy Wam cygaro. Przekażcie je z łaski swojej do pracowni, tylko ostrożnie. To cygaro świeci obydwoma końcami. Tak, normalnie świeci, gdy się poruszy opaską. A skąd ja mogę wiedzieć, co to za urządzenie? Liczę na waszych speców. Bardzo mi zależy na pośpiechu. Przepraszamy was. Zdaje się, że to puka już goniec. Cześć, zaraz otrzymacie cygaro. Ostrzegam jeszcze raz, Ostrożnie, licho wie, czego tam napakowali do środka. Cześć. Dajcie to, odłożył słuchawkę telefonu i wyciągnął rękę w kierunku zziębniętego plutonowego Dębskiego. Mroźno, zapytał. Jak sto diabłów, obywatelu kapitanie. Wypoczęliście w nocy? Miałem zamiar. Ale jak na złość odezwało się we mnie zdyscyplinowanie i jak mnie obywatel kapitan stąd zwolnił. Wstąpiłem jeszcze na chwilę do komendy. I co? No i pourzędowałem do rana z prostytutkami. Jak kolejka linowa kursowałem z nimi do lekarzy. Współczuję. Gdzie macie przesyłkę dla nas? Proszę. Tylko to Dębski podał Rańskiemu złożony we czworo arkusz papieru maszynowego. Kopert nie macie? Tak dali, to tak przyniosłem. Kapitan Rajski rozłożył papier i przebiegł wzrokiem krótki tekst. Zarówno w płucach Denata, jak i na jego odzieży znajdowały się ślady gazu oszałamiającego ku D. Gazem tym napełniane są naboje pistoletów obronnych produkcji francuskiej Żelo, 6,5 mm. Jestem geniuszem, rzekł Rajski i podał kartkę Dąbrowskiemu. Teoria sprawdza się co do Joty. Czytaj. Odszukał cygaro, owinął je starannie w gazetę i podał plutonowemu Dębskiemu ze słowami: Odpowiadacie za tę paczuszkę głową. W środku jest cygaro. Ale uważajcie, nie dotykać, nie wstrząsać, nie upuścić. Macie się z tym cackać jak z niemowlęciem. To może być. Bomba spojrzał o stronę Dębskiego. Na plutonowym nie zrobiło to żadnego wrażenia. Tak jest, powiedział. Bomba nie bomba, doniosek gdzie trzeba. Wręczycie to kapitanowi Sylwestrzakowi. Powiedzcie mu. Że dziś jeszcze spodziewam się odpowiedzi. Możecie odejść. To nie było takie trudne, rzekł podporucznik Dąbrowski i oddał kartkę Rajskiemu. Powalić takiego można było tylko podstępem, ale fakt faktem, zgadłeś, kapitanie. Nie zgadłem, wydedukowałem, ale niech ci będzie, że zgadłem. Tak czy siak jedno mamy już z głowy. Wiemy, jak zginął starszy marynarz Jan Sawicki. Zapukano do drzwi. Proszę wejść, zawołał Rajski. Pewnie steward po naczynia, dodał półgłosem. W drzwiach ukazała się Joanna Nitecka. Przepraszam, czy nie przeszkadzam? zapytała i przyjęła pozę, jakby się chciała zaraz wycofać. Prosimy, prosimy, rzekł Rajski. Słuchamy panią. Proszę siadać, wskazał jej miejsce. Nie wiem, czy powinnam zaczęła. Ja naprawdę nie mam w takich sprawach żadnego doświadczenia, ale przeczucia, rozumieją panowie, przeczucia oraz poczucie obowiązku skłoniły mnie do przyjścia tutaj. Pani jest pasażerką na tym statku zapytał Dąbrowski. Tak. Nazywam się Joanna Nitecka pochodzę z Warszawy. Taka jestem przejęta tą zbrodnią, zasnęłam dopiero na ranem. Ja się proszę panów trochę boję. Czy przyszła pani, aby nas prosić o opiekę? Rajski zrobił minę troskliwego opiekuna. Tak. To znaczy nie tylko. Chciałam się z panami podzielić pewnym odkryciem. Steward powiedział mi, że panów jest dwóch. Więc sobie pomyślałam, że sprawa jest bardzo poważna i nie wolno niczego ukrywać. Sprawa jest poważna, proszę pani, niezależnie od tego, czy jest nas dwóch, jeden, czy cała kompania. Słuchamy panią, przynaglił rajski. Doprawdy proszę mnie nie posądzać o babskie przewidzenia, ale stwierdziłam, że pana redaktora Ziemieńskiego, który zajmuje kabinę sąsiadującą z moją. Nie było wczoraj przed kolacją przez dłuższy czas. Rajski spojrzał porozumiewawczo na Dąbrowskiego. My, pasażerowie, przebywamy teraz w swojej grupie razem, panowie rozumieją. Tymczasem pan Siemieński był wczoraj nieuchwytny. Pukałam do niego. Powiedział, że spał w fotelu. Zaglądałam przez dziurkę od klucza. Zarówno łóżko, jak i fotel były puste. No to pan Siemieński oświadczył, że spał w drugim fotelu. Lecz proszę panów, wszyscy doskonale wiedzą, że w kabinach pasażerskich znajduje się tylko jeden fotel, a nie dwa. Pytałam Stewarda. Tak, rzeki przeciągle rajski. To ciekawe. Redaktor, powiada pani. I nie było go przed kolacją. Ciekawe. Dziękujemy pani, uciął rozmowę. Sprawdzimy te informacje. No i prosimy, aby się pani niczego nie obawiała. Straże czuwają, dodał Dąbrowski. Wszyscy na tym statku są całkowicie bezpieczni, proszę nam wierzyć. Czujki nasze rozstawione są wszędzie. Można powiedzieć, we wszystkich kątach. A zbrodniarz, proszę panów? Nie za długo będziemy go mieli. Jak dwa razy dwa. Dziękujemy pani i proszę nikomu nie mówić o swojej wizycie u nas. Do widzenia. Pożegnał ją rajski. Gdy wyszła, z głośnym śmiechem poklepali się po ramionach. No, powiedział rajski, nawtokałeś jej tyle tych straży i czujek, że dopiero teraz będzie miała trudności z zasypianiem. Ja, bracie, znam tego typu kobiety. Niby to oblatuje je strach. Ale ciekawość zwycięża. Zobaczysz, jeszcze nieraz złoży nam wizytę z podobnymi rewelacjami. Jeden kichnął, drugi drzejmał, trzeci dłubał w nosie. Licho nadało. No twoim miejscu, powiedział Dąbrowski. Nie lekceważyłbym tej pani tak zupełnie. Kto wie, czy przypadkiem nie przyniesie nam jakiejś cennej wiadomości? Wierzysz w duchy. Zaśmiał się Rajski. Kobieta. Pasażerka, pewnie pierwszy raz w życiu na statku, wystarczy, jeśli nie będzie nam przeszkadzać. Bierzmy się do roboty, dość tych gadek.